Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna popularna rybka z rodziny bociowatych, bocia pręgowana, bocia striata. To są bardzo wesołe, ruchliwe, zwinne, pasiaste rybki, które wnoszą radość do każdego akwarium. Na początku chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Boce pręgowanne pochodzą z południowej Azji. Występują w górnych odcinkach rzeki Strumieni, w południowych Indiach, m.in. w rzekach Tunda, Koina i Rajganga. Najczęściej zamieszkują płytkie do 1,5 metra, wolno płynące wody z piaszczystym podłożem, kamieniami, warstwą opadłych liści, zatopionymi fragmentami drzew i korzeni. Po raz pierwszy gatunek opisał Narayan Rao w 1920 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych ryb. Boce pręgowane to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10 do 12 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie boce nie tylko prezentują się ciekawiej, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. W mniejszych grupach osobnik dominujący może zastraszać pozostałych i może nie dopuszczać ich do pokarmu. Na jedną rybkę potrzebujemy od 8 litrów, więc akwarium powinien być powyżej 120 litrów. Warto zaznaczyć, że w mniejszych zbiornikach boce pręgowane mogą być agresywne, jak do przedstawicieli własnego gatunku, tak samo i do sąsiadów z akwarium. Dorastają do 8-9 cm, płodność osiągają w wieku 2 lat, żyją do 5 lat. Boce pręgowane mają masywne, wydłużone, przypominające torpedę ciało, pokryte drobnymi łuskami, drobnymi, cienkimi, naprzemiennie brązowo-szarymi, jasno-żółtymi pręgami. Głowa duża. Otwór gębowy w położeniu dolnym z 4 parami wąsików z czerwonymi ustami. Rozróżnienie pci u dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice są większe i bardziej krągłe od samców podobnych wieku. Boce pręgowane preferują akwaria z licznymi kryjówkami i korzeniami, skalami z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny. Z ozdób w akwarium powinny znajdować się doniczki, rurki PCV, w których rybki często odpoczywają. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. Boce lubią wyskakiwać z wody, właśnie dlatego akwarium powinien być zasłonięty szybą. Zalecane również w akwarium z bociami, oprócz zastosowanego mocnego filtra, który wytwarza ruch wody, dołożyć napowietrzacz, ponieważ woda musi być bardzo dobrze natleniona. Boce pręgowane są bardzo wrażliwe na nagłe zmiany parametrów wody. Właśnie dlatego nie zaleca się wprowadzać do świeżo zakładanego zbiornika. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 30-40%. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-27, pH od 6 do 7, GH od 5 do 12. W naturalnym środowisku boce pręgowane odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, męczakami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Na przykład mrożone dynie, cukinie, sparzone liście salaty, szpinaku, lubniczki itd. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne i roślinne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach.
Boce pręgowane nie powinny być trzymane wraz z rybkami o wieloniastych płetwach, ponieważ mają tendencję do ich pogryzania. Można ich trzymać wraz z innymi bociami, sumokształtnymi, lagodnymi karpowatami pływającymi w toni. Rozmnażanie. Nie odnotowano udanego rozmnożenia warunków akwariowych. Obecnie bocie pręgowane rozmnażane w dużych farmach rybnych w Azji Południowo-Wschodniej i w Europie Wschodniej przy użyciu hormonów. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.